Ale zanim to, to chcę dzisiaj jeszcze, zanim będzie ten, to podsumowanie, powiedzieć o czymś, co jest związane z tematem świętości. Coś, co jest może dziwne na początku, będzie dla was. Chcę powiedzieć o klątwie i o świętości w kontekście, czy o, może raczej o klątwie w kontekście świętości, ale też później. Wiecie, to jest pewna ciekawostka w Biblii. Myślę, że możecie się z tym, mogliście się z tym spotkać, albo możecie się z tym spotkać prędzej czy później, jak będziecie studiowali Pismo Święte. I to jest ciekawostka, to jest duża zagwóstka, bym tak powiedział, temat klątwy. Ale chcę, tak by, najpierw powiem o klątwie, o taką ciekawą rzecz, a później powiem, dlaczego jest to związane z świętością i co to mówi o świętości. Dlaczego właśnie ten temat klątwy jest związany ze świętością. I chcę wam powiedzieć, że mnie kiedyś w czasie studium Biblii zdziwiło to. Ta kwestia mnie bardzo zdziwiła. Dla mnie ona była dużą zagadką, dużym znakiem zapytania i ja trochę tak przez lata się z tym zmagałem, a później miałem też taką możliwość, żeby słuchać na EWST we Wrocławiu takiego doktora archeologa polskiego. O ile się dobrze, o ile dobrze pamiętam, nazywa się doktor Muchowski z Poznania. On przyjechał z archeologiem i miał wykłady u nas. I on w pewnym momencie swojego wykładu, nie wiem dlaczego, wspomniał na temat klątwy. Wspomniał na temat klątwy. I od razu moje uszy się otworzyły, bo ja pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś w ogóle dotknął tego tematu. Ale on powiedział zadziwiającą rzecz. Mówię, temat klątwy, a w zasadzie bardziej herem. Za chwileczkę to wyjaśnię. To jest zagadka dla naukowców do dziś. On tak powiedział. To jest zagadka, to jest rzecz niewyjaśniona do dzisiaj. I pamiętam, że później ja dzisiaj żałuję, bardzo żałuję, że nie pociągnąłem go za język, że ja po wykładzie nie podszedłem do niego i nie porozmawiałem na ten temat, ale żałuję dzisiaj, to już może kiedyś jeszcze będę miał okazję posłuchać kogoś, kto by dałby takie fajne jakieś materiały na ten temat. Natomiast ja muszę dzisiaj bazować tylko na tym, co ja dostrzegam. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Fabianem też o tym, bo myślałem, że może Fabian, który wiecie, on kopie w Biblii, że może coś na ten temat wie, ale on mówi, że nigdy nie rozkminiał tego tematu. Więc ja powiem wam dzisiaj to, co ja gdzieś zobaczyłem w Piśmie Świętym na temat klątwy. Zwróćcie uwagę, że w ogóle takie słowo klątwa to się troszkę kojarzy z takimi filmami. Nie? Wiecie, klątwa Tutenchamona. Nie? Tak. Tak, z papiestwem. No właśnie. Ciekawe w ogóle, że z papiestwem, bo raczej to by się kojarzyło tak z filmami, to z takimi, wiecie, horrory, klątwa, mumia i tak dalej. Pisać z krawi... No właśnie. No właśnie, przeklinanie kogoś. No dzisiaj myślę, że to usłyszysz, Zuzia. Czy przeklinanie to jest klątwa? Generalnie klątwa to, jak mówię, to jest taka ciekawostka, coś, co ludzi kręci, coś, co się kojarzy z jakimś światem demonicznym. Sensacja, tak? I, więc to jest taki temat ciekawy, nie? I co jest ważne, że w Biblii jest mowa o klątwie. W Biblii jest mowa o klątwie. I w Biblii klątwa to jest hebrajskie słowo herem. Herem to jest hebrajskie słowo dotyczące klątwy. I co jest bardzo zadziwiające, wiecie, że... Akurat to musicie spojrzeć do Biblii w wydaniu Tysiąclecia, dlatego że oni podają tę nazwę i podają, ja z Biblii Tysiąclecia mam wyjaśnienie, czym było herem. Takie krótkie wyjaśnienie, wiecie, jak są wyjaśnienia pod tekstem biblijnym, no ale tylko stamtąd mam jakąś tam informację. Bo tak mówię, coś na ten temat mówi ten doktor, ale tylko ja bym chciał dzisiaj tylko z tego tekstu biblijnego korzystać i z tych notatek. Więc jest pewne szczególne miejsce, w którym słowo herem występuje w tak zadziwiający sposób,
że ja na początku myślę sobie, no nie, w ogóle nie, nic mi się tu nie klei, w ogóle nie rozumiem, jak to słowo tutaj w ogóle mogło wystąpić, bo ono w sobie wydawało mi się zawiera taką wewnętrzną sprzeczność. Więc na początku nic nie rozumiałem i dopiero z czasem ja mówię, Boże nie, ja chcę wiedzieć, dlaczego to tutaj jest. I to jest, ten fragment jest w trzeciej Księdze Mojżeszowej. Zobaczcie. Fragment, to jest ostatni chyba rozdział trzeciej Mojżeszowej, 27 wers, rozdział, między innymi mówi tak, ja tutaj będzie parę fragmentów z tego 27. Pole takie, gdy zwolni się w roku jubileuszowym. Pamiętacie, czym był rok jubileuszowy? Co 50 lat był rok jubileuszowy. Co 50 lat Żydzi zwracali własność, zwracali długi, były umarzane długi. Jeżeli byłeś winny komuś coś, to co 50 lat było wszystko darowane. Ziemia wracała do swoich właścicieli, pole wracało, więc co 50 lat ludzie zyskiwali wolność. Taka amnestia na wszystko. To jest ciekawe, wiecie, niektórzy mówią, że to był system, który ratował ekonomię. Coś, co przez lata się nie udaje żadnym rządom narodów, gdzie co jakiś czas są kryzysy, tylko dlatego, że ekonomia jest, dochodzi do pewnego napięcia w ekonomii. Nie wiemy, dlaczego tak, ja tego nie rozumiem. To w Izraelu rozwiązaniem dla tego problemu był system tak zwanego roku jubileuszowego. On rozładowywał całe to napięcie takie finansowe i wszystko, ale wszystko wracało do właścicieli, do tych pierwotnych właścicieli. Więc w roku jubileuszowym, mówi ten fragment, gdy takie pole zwolni się w roku jubileuszowym, będzie poświęcone Panu, tak jak pole obłożone klątwą. Będzie ono należało do kapłana jako jego własność. I to była pierwsza rzecz, która mnie zastanowiła. Dlaczego Bóg mówi, że pole będzie poświęcone Panu, tak jak pole obłożone klątwą. To jakby było, to jakby to nie, jakby nie było różnicy pomiędzy tym, co jest poświęcone, a tym, na czym jest klątwa. Wiecie, klątwa to tak jest, jak mówię, takie coś złego, ale to będzie poświęcone Panu, tak samo tak jak pole obłożone klątwą też będzie poświęcone Panu. Dalszy fragment, werset troszkę dalej, 28 werset tego samego rozdziału mówi tak. Jednak wszystko, co jest obłożone klątwą, co ktoś przez zaklęcie poświęca Panu. To już pierwszy, poczekaj, zobaczcie, pierwsza rzecz, którą podkreśliłem. Coś, co jest przez obłożone klątwą, co przez zaklęcie jest poświęcone Panu. I ja myślę sobie, o, to, tego nie rozumiem. Jak można przez zaklęcie coś poświęcić Panu? Rozumiecie, przez zaklęcie myślisz sobie, to można demonom coś poświęcić. A tu jest powiedziane, przez zaklęcie jest coś poświęcone Panu. I dalej. Poświęcone Panu ze wszystkiego, co posiada. Czy to będzie człowiek, czy bydle, czy dziedziczne pole. Nie może zostać sprzedane ani wykupione. Wszystko, co jest obłożone klątwą, należy jako świętość nad świętościami do Pana. I tutaj już wysiadłem. Rozumiecie? Bo myślisz sobie tak, jak przez obłożenie klątwą jest coś poświęcone Panu. Przez klątwę, tak jak mówię, mi się klątwa kojarzyła z Tottenhamem, a nie z Tottenhamonem, a nie z, nie z Panem, nie ze świętością. Coś, co jest święte, należące do Boga, a tutaj klątwa poświęca coś Panu. I właśnie wtedy na pomoc przyszedł mi właśnie ta notatka pod tym fragmentem z Biblii Katolickiej. Ale jeszcze troszkę dalej. Kolejny werset, 29, kolejny fragment. Mówi tak. Każdy człowiek, który zostanie poświęcony przez obłożenie klątwą, nie może być wykupiony, lecz poniesie śmierć. Znowu masakra jakaś. Człowiek, który jest przez obłożenie klątwą poświęcony. Poświęcony przez obłożenie klątwą. Czyli wygląda na to, że klątwa jest poświęceniem. Tak? Jest człowiek poświęcony przez obłożenie klątwą, musi ponieść śmierć. Dalej, kolejny werset, 30. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana, jest ona poświęcona Panu. Wygląda na to jak klątwa. Jak klątwa. To jest, nie jest tutaj powiedziane, ale to jest fragment, który mówi o klątwie,
I wymienia między innymi też kwestię dziesięciny. Ja wam mówiłem na temat dziesięciny jakiś czas temu, też w kontekście świętości. Nie chcę już do tego wracać. I teraz chciałbym przeczytać wam, co napisała ta notatka, czym jest klątwa. Klątwa, czyli hebrajskie słowo cherem. Cherem. Ponieważ pamiętajcie jeszcze o takiej rzeczy. Izraelici wyszli z Egiptu, szli do ziemi obiecanej, tak? Oni szli do ziemi obiecanej i oni walczyli o ziemię obiecaną. Ale w jaki sposób walczyli? Weszli do miasta i to miasto zostało przez nich obłożone klątwą. Klątwą. Obkładali miasta klątwą. I wtedy je niszczyli. Tak? Miasto było obłożone klątwą i zostało zniszczone. I zwróćcie uwagę, co jest ciekawe, jeśli chodzi o cherem. Tak mówi Biblia katolicka. Proszę kolejny slajd. Hebrajskie cherem, czyli klątwa, czyli odłączenie, czyli tak jak świętość, odłączenie, oddzielenie. To po pierwsze, to jest osoba lub rzecz ślubowana Bogu. Po drugie, osoba lub rzecz przeznaczona przez Boga na zagładę. I po trzecie, sam akt, bo to był taki uroczysty akt poświęcenia czegoś. Ale wiecie, co jest zadziwiające w tym temacie cherem? Że cherem to jest zarówno poświęcenie na zagładę, jak i poświęcenie Panu na świętość. To znaczy, w Biblii świętość i klątwa to tak jakby jedno i to samo. To jest właśnie zadziwiające w temacie cherem, w temacie klątwy. My musimy porzucić te takie, wiecie, obrazy filmowe, hollywoodzkie obrazy na temat klątwy. Biblijna klątwa to było kiedy Izraelici poświęcali coś, na przykład poświęcali miasto, szli do miasta, żeby je zdobyć. To miasto zostało obłożone klątwą. Jerycho zostało obłożone klątwą i wtedy Izraelici zniszczyli to miasto. Zniszczyli to miasto i wtedy wszystko w tym mieście było przeznaczone na zagładę. Całe miasto i ludzie. Pamiętacie fragment wyżej, który czytałem wcześniej z tej 27 rozdziału 3 Mojżeszowej? Mówi o tym, że wszystko, co jest obłożone klątwą, należy jako świętość nad świętościami do Pana. Człowiek, który jest poświęcony klątwą, nie może być wykupiony, musi ponieść śmierć. Co to oznaczało? W praktyce to oznaczało, że jeżeli miasto jakieś było obłożone klątwą, cherem, uroczystą klątwą w Izraelu, to wszystko musiało być zniszczone, a wszyscy ludzie wybici do cna. To jest zadziwiające, ale tak było. I na przykład, kiedy później coś zostało, na coś była klątwa rzucona w Izraelu, cherem, a ta osoba nie poniosła śmierć, to był problem. Zobaczcie, kolejny fragment mówi o takiej sytuacji z pierwszej królewskiej 20:42. Tutaj prorok mówi do króla tak, ponieważ król bodajże Achab, nie mogę się mylić, poczekajcie, zobaczę. Tak, to jest prorok mówi do Achaba. Achab, wiecie, był bezbożnym królem i pomimo tego, że jego wróg został obłożony klątwą, on króla nie zabił. Nie zabił króla, Ben-Hadada nie zabił, króla Aramu, tylko wypuścił go. Wiecie, myślę sobie, polityczne zagranie, wypuszczę go na wolność, będę miał jakieś z tego tytułu profity. A miał go zniszczyć całkowicie, dlatego że to było obłożone klątwą. I prorok przyszedł do niego, do króla Achaba i powiedział do niego tak. Tak mówi Pan, za to, że wypuściłeś z ręki swoje męża, który był obłożony moją klątwą, cherem właśnie. Tak? Moją klątwą zapłacisz swoim życiem za jego życie, a swoim ludem za jego lud. Rozumiecie? To była klątwa, on miał zginąć. Jak na czymś była klątwa, to było poświęcone Panu. I dlatego mówię, to jest zadziwiające, bo myślisz sobie tak, coś poświęcone Panu, my chcemy być poświęceni Panu. Wiecie, no właśnie, to jest zadziwiająca rzecz w tym wszystkim, ale powiem wam, musimy ten temat zrozumieć, jeżeli chcemy być święci. Ale to za chwileczkę do tego wrócę. I teraz, co jest tutaj ważne? Dlaczego te dwie rzeczy, dlaczego w Biblii
nie ma znaczenia, czy w pewnym sensie, tak mówię, to jest zagadka. Ja wam mówię o moich myślach na ten temat. Naukowiec powiedział mi, że to jest zagadką do dzisiaj. Naukowcy nie do końca wiedzą, nie do końca rozumieją, dlaczego tak to funkcjonowało. Ja wydaje, patrząc na Biblię, patrząc jak Biblia mówi o temacie świętości inaczej niż tradycyjnie ludzie to rozumieją, to ja jakoś tam widzę ten temat klątwy w Starym Testamencie. I chciałbym pokazać wam pewien obraz, w jaki sposób to się stało. Pamiętacie, Izrael wyszedł z Egiptu, ale zanim wyszedł z Egiptu były plagi, tak? I ostatnia plaga, jaka była ostatnia plaga? Śmierć pierworodnych w Izraelu, w Egipcie, tak? Wszyscy Egipcjanie pierworodni i wszelkie bydło nawet, wszystko co było pierworodne, zginęło tego dnia. Anioł śmierci, to nie był Pan, to był anioł śmierci. Przychodził przez Egipt i zabijał każdego pierworodnego. Izraelici w jaki sposób zostali uratowani? Izraelskie pierworodne dzieci, jak zostały uratowane? Przez krew baranka, tak? Na odrzwiach były pomazane, odrzwia były pomazane krwią baranka, krwią Jezusa, tak? My rozumiemy symbolikę. Krwią baranka były pomazane odrzwia i tam ten duch nie mógł wejść. On nie był w stanie przedostać się przez krew Jezusa. Wiecie, to ma ogromne znaczenie. Duch śmierci nie zabije nikogo z nas. To nie Pan przechodził przez Egipt. To jest zadziwiające. Ale jest dużo takich ciekawych rzeczy. Ja wam o pewnych rzeczach wspominałem kiedyś. Nie chcę wracać z powrotem, ale kiedy Biblia mówi, że Pan zabił o północy wszystkich pierworodnych, to jest mowa wyraźnie, że to duch szedł, że to nie Pan robił. Mniejsza o to, ja jakby nie chcę tego wchodzić w ten temat. Ale co jest istotne? Krew baranka zatrzymała działanie. I co powiedział Bóg wtedy? Bóg powiedział tak, tego dnia, ostatniego dnia, wtedy kiedy była Pascha, będzie klątwa na każdym pierworodnym. Każde pierworodne zostanie zabite. Każde pierworodne. Ale Izraelici też mieli pierworodne. I dlatego Bóg powiedział tak, ale ja wykupuję. Nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę, w jaki sposób zostali wykupieni pierworodni z Izraela. Bo my myślimy tylko o tym, że na odrzwiach była krew baranka. Ale musicie pamiętać, że Pan Bóg poświęcił sobie wszystko pierworodne. Poświęcił. Na każdym pierworodnym była klątwa. Na Egipcjanach Egipcjanie zginęli, tak? Na Egipcjanach była klątwa ku śmierci, a na pierworodnych z Izraela co się wydarzyło? Pan Bóg poświęcił ich sobie, a oni zostali wykupieni przez to, że zostali poświęceni Panu Lewici. Ja mam świadomość, że jeżeli to was nie interesuje, to może nie zwracacie nawet uwagi na takie rzeczy w Biblii, ale popatrzcie kiedyś przy okazji tego tematu, popatrzcie na to, w jaki sposób Bóg tam nawet dokładnie liczby były sprawdzane, ile Lewitów było, żeby wykupić wszystkich pierworodnych z Izraela. O czym ja mówię? Chcę powiedzieć coś takiego. W ostatni dzień, wtedy kiedy była Pascha, każdy pierworodny został, na każdym pierworodnym została położona klątwa. Także na Izraelitach. Ale Bóg wziął sobie za każdego pierworodnego w Izraelu. I to jest prawo dotyczące każdego pierworodnego przez wszystkie pokolenia. Wziął sobie Lewitów. Lewici byli oddani Panu, poświęceni na klątwę, dlatego do Lewitów należało wszystko, co było poświęcone Panu i także rzeczy obłożone klątwą należały do Lewitów. To jest trudny temat. Ja chcę tylko tak mniej więcej wam dać taki zarys, bo jak
Wiecie, trzeba troszkę się więcej wgryzać w to, żeby tak się oswoić z tym tematem, bo to nie jest takie łatwe. Ale między innymi z tego powodu są zadziwiające fragmenty w Biblii. Popatrzcie na kolejny slajd, jeden z nich z księgi Ezechiela 44, mówi o kapłanach. Mówi tak, kapłani będą korzystać z ofiary z pokarmów zagrzesznej i ofiary za przewinienia. Do nich należy wszystko, co jest obłożone klątwą w Izraelu. Myślisz sobie, do kapłanów należy wszystko, co jest obłożone klątwą? Rozumiecie, my myślimy tak, klątwa to trzeba wyrzucić, bo to jest coś złego, coś od diabła. Do kapłanów należało wszystko, co jest obłożone klątwą. Bo oni byli obłożeni klątwą. Oni byli obłożeni herem. Dlatego, że kapłan to jest ten, kto sam siebie poświęca. Zwróćcie uwagę, my myślimy sobie w takich kategoriach, że świętość to jest coś takiego fajnego, cudownego, my chcemy być święci, bo my mamy ten obrazek, pamiętacie, jak pokazywałem wam na początku obrazek świętego z aureolką, ten, który chodzi z Panem, jak Henoch. My mamy taki obraz świętości, podczas kiedy świętość to jest zupełnie coś innego. Ta pobożność, która idzie za świętością, te cudowne uczynki, których my pragniemy, one są owocem świętości, a nie nią samą. Sama świętość to jest poświęcenie. A co to jest poświęcenie? Zobaczcie, jeszcze jeden fragment, żebyśmy temat lewitów dopełnić. Proszę kolejny slajd. Czwarta Mojżeszowa, 8:11. Potem Aaron ofiaruje lewitów Panu jako ofiarę od synów izraelskich i będą pełnili służbę. Lewici byli ofiarą. Ofiarą, tak? W zamian za każdego pierworodnego, to co wam powiedziałem, lewici w zamian za pierworodnych, na których była klątwa z czasów wyjścia z Egiptu. Na nich była klątwa i lewici w zamian za pierworodnego zostali ofiarowani Panu. Dlatego, że ofiarowanie to znaczy nic innego jak oddanie siebie na klątwę. Tym jest świętość właśnie. Tym jest właśnie świętość. Oddanie siebie Panu na klątwę. Za chwilkę wrócę do tego. I jeszcze jedna rzecz. Czwarta Mojżeszowa, proszę kolejny slajd. Czwarta Mojżeszowa, 8:16-18. Gdyż oni, czyli lewici, oni są mi oddani na własność spośród synów izraelskich w zamian za wszystko, co otwiera łono, za każdego pierworodnego z synów izraelskich, wziąłem ich sobie. Moim bowiem jest każdy pierworodny wśród synów izraelskich, zarówno z ludzi, jak z bydła. W dniu, kiedy pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, poświęciłem ich sobie. Wziąłem lewitów w zamian za wszystkich pierworodnych wśród synów izraelskich. To jest to, co wam mówiłem, tak? Bóg na każdym pierworodnym w Egipcie było herem, klątwa, także na Izraelu. Ale Bóg wziął za każdego pierworodnego, żeby nie zginęli tak jak Egipcjanie, wziął lewitę. I lewici, kapłani, byli poświęceni Panu, czyli oddani na klątwę. Do nich należało wszystko, co było obłożone klątwą i oni byli, na nich było jakby klątwa. Czyli co innego, co to jest klątwa? Poświęcenie. Rozumiecie? Dlatego mówię, to jest zadziwiające, że w tym jednym słowie herem są tak jakby dwie takie rzeczy, które dla nas, w naszej mentalności były zupełnie odrębne od siebie, zupełnie inne. Tak naprawdę w biblijnym rozumieniu to jest to samo. To jest nic innego, jak to jest prawdziwe zrozumienie świętości. Popatrzcie, proszę kolejny slajd. Czym jest świętość? Świętość to poświęcenie. Na przykład, zobaczcie, nie idąc dalej jeszcze. Co to jest poświęcenie? No dobrze. Pięknie. Pięknie powiedziane. No, na przykład czy mama poświęca się swoim dzieciom? Tak. Bardzo się poświęca. A co to znaczy, że się poświęcasz, Zuzia, swoim dzieciom? Że musisz w nocy wstać, tak? I masz serdecznie dosyć i nogi cię bolą i musisz się poświęcić. Ktoś się musi poświęcić, nie? Wiecie? My się poświęcamy. Ludzie w świecie się poświęcają. Misjonarz się poświęca. Traci rodzinę, traci swój czas, pieniądze i się poświęca. Jedzie na koniec świata. Ale dalej. Czyli
Czyli świętość, poświęcenie to oddanie siebie. Złożenie z siebie ofiary dla innych, śmierć dla samego siebie, dla swoich pragnień, tak? Ale to można, wiecie, zwróćcie uwagę, że świętość, poświęcenie, możesz różne rzeczy poświęcić. Swoje pieniądze. Tak, oni się poświęcali dla kraju, tak? Ludzie, pomyślcie sobie, świętość w innym kontekście, bo my dla nas świętość jest związana z Bogiem. Podczas gdy słowo świętość to nic innego jak poświęcenie. I tutaj nawet są sataniści, którzy się poświęcają dla tego, w co wierzą, tak? Oni są święci dla diabła, tak mówiąc w cudzysłowie. Rozumiecie, ja bym chciał, żebyśmy przestali myśleć o świętości jako o czymś związanym tylko z Bogiem. Świętość cherem to także jest klątwa, to także ci, którzy oddają się na klątwę, także sataniści, którzy się poświęcają dla innych rzeczy. Bo dlatego, że świętość to jest poświęcenie, to jest oddanie siebie, rezygnujesz z siebie. Rozumiecie, ja chciałbym, żebyśmy my zaczęli myśleć o świętości w taki sposób szerszy, bo wtedy dopiero zaczynamy rozumieć istotę, na czym polega świętość. Bo my jak najczęściej większość chrześcijan jak słyszy, że no my musimy być święci, musisz być święty. Albo ludzie mówią, jak to wiecie, jak koledzy w pracy mówią, ja święty nie jestem. Czyli o czym mówią? O tym, że mam grzeszki rozmaite, nie? A tu w ogóle nie o to chodzi. To nie, świętość to nie jest kwestia moralności właśnie. Moralność to jest owoc świętości. Ja bym chciał za tydzień, żebyśmy o tym powiedzieli jeszcze. Moralność to jest owoc świętości, natomiast świętość to poświęcenie. Musisz się poświęcić czemuś. Musisz się poświęcić. Poświęcasz się swoim. Możesz się poświęcić biznesowi, tak? Co robisz, żeby twój biznes zadziałał? Paweł, do domu nie wracasz. Twoja żona wyszła akurat. Mów, co jeszcze robisz. Możesz mówić. Żona, ciężko musisz pracować. Poświęcasz swój czas. Masz rany, tak? Na swoich rękach. Ciało cierpi, bo się poświęcasz. Tak? Konto puchnie, ale to jest tylko owoc świętości. To nie jest świętość. Narzędzia padają, tak. Ale rozumiecie, to akurat Paweł mówi o tych owocach świętości, natomiast poświęcenia. Ale w rzeczywistości świętość to jest przede wszystkim, ty jesteś święty dla pracy. Tak. Tak. Tak jest. Bo jesteś poświęcony całkowicie. Jak się nie poświęcisz całkowicie, to guzik z tego będziesz miał. Nie? Musisz się poświęcić. Im bardziej się poświęcisz, zwróćcie uwagę, my w kontekście pracy to rozumiemy. Musisz się poświęcić. A dla Boga, czy my to tak rozumiemy? Jak my poświęcamy się Bogu? Pomyślcie w takich kategoriach. Bo ile czasu poświęcasz, żeby ładnie wyglądać, siostro? Mówię do każdej z sióstr. Pomyślcie, ile czasu poświęcacie, żeby ładnie wyglądać? Przed lustrem codziennie rano. No tak, trochę więcej niż mąż. Trochę więcej niż mąż. Chociaż dzisiaj mężowie, wielu mężów też się poświęcają. Piękne się urodziły? Jesteś pewny tego? Ale to cukrujesz chyba swojej żonie. Ach, okej. Okay. A ja z kolei słyszałem taką wersję, że jak Pan Bóg stworzył Adama i później stworzył Ewę, to patrzył na Ewę i tak mówi, ty się będziesz musiała malować. Nie, no, żartuję. Że co? Dobra, żartuję, oczywiście. Ale rozumiecie, żeby ładnie wyglądać, musisz się poświęcić. Bo co musisz zrobić? Musisz poświęcić czas, nerwy, żeby chodzić i kupić to, co masz, bo to nie pasuje, tamto nie pasuje, trzeba oddać, bo w internecie przysłali ci. Poświęcasz siebie, swoje pieniądze poświęcasz. Mnóstwo rzeczy poświęcamy, tak mówię, nawet czas poświęcamy na to, żeby rano jakoś uporządkować włosy, makijaż, podkład i tak dalej. Poświęcamy siebie, tak? Temu wszystkiemu trzeba się poświęcić. Dzieciom musisz się poświęcić. Pracy musisz się poświęcić. I my to rozumiemy. Mnóstwo czasu na to poświęcamy. Czyli stajemy się święci dla danej rzeczy. Ale teraz pytanie.
Czy my rozumiemy teraz świętość dla Boga też w takich samych kategoriach? Ile czasu poświęcamy Bogu? Czy więcej czasu Bogu poświęcasz, czy więcej czasu pracy? Słucham? Co skapnie? Dokładnie. Co skapnie? Niestety. Rozumiecie? Więc pytanie, bo my mówimy tak, Panie, my chcemy być święci i myślimy o tym, że Pan Bóg tak przemieni nas, że będziemy moralni. Ale pamiętajcie, że świętość, czyli także moralność, także to, że Bóg zmienia nasz charakter, ona jest owocem poświęcenia. Czyli musimy siebie oddać na herem. Musimy się poświęcić. Musimy się oddać na herem, czyli poświęcić się Panu. I zobaczcie, co jest mowa, jaka jest mowa o Jezusie. Kolejny slajd. 1 Koryntian 1:30 mówi tak: ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Jezus poświęcił siebie za nas, dlatego jesteśmy w Nim. Tylko dlatego, że On poświęcił siebie za nas. Tylko dlatego, że poświęcasz się za swoje dziecko, to ono ma co jeść. Ma wykształcenie, ma gdzie mieszkać, bo ty poświęcasz się w zamian za niego. Jezus poświęcił się za nas, dlatego w nim jesteśmy, mamy mądrość, sprawiedliwość, odkupienie, poświęcenie. On stał się dla nas poświęceniem. Kolejny slajd. 2 Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Rozumiecie, na czym polega świętość? Że robisz coś w zamian za kogoś. Poświęcenie dla dziecka oznacza, że to ty poświęcasz czas i ty wstajesz, żeby pójść do pracy, żeby ono nie musiało żebrać o chleb. Tak? Poświęcenie to jest oddanie. On za nas uczynił siebie grzechem. Rozumiecie, dlaczego ja w ogóle mówię na temat herem? Mówię o tym, że to jest poświęcenie, czyli oddanie siebie na zagładę. Co to znaczy? Oddajesz na zagładę, na zniszczenie swój czas. Rozumiecie? Musisz zrezygnować ze swojego czasu, żeby wychować swoje dzieci, to musisz zrezygnować z cudownych wakacji. Wiecie, popatrzcie, dlaczego dzisiaj świat... Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście raport demograficzny. Jest taki zatrważający raport demograficzny. On parę lat temu się pojawił w internecie na temat tego, jak Europa ginie. Europa ginie w takim sensie, że już jest proces jest nieodwracalny. Dlatego, że rodzi się mniej ludzi niż umiera. I to już jest nieodwracalne. Oni pokazywali, że to jest nieodwracalny proces w którymś tam momencie, dlatego że wszystkie narody, chyba wszystkie w Europie, mają niższy przyrost. Wiecie, chodzi o to, że musi być przyrost na poziomie 2, nie wiem, jak, może złapiecie, o co mi chodzi. 2, żeby był konstans, żeby było równo. To znaczy, 2 rodziców musi mieć 2 dzieci. Musi mieć 2 dzieci, to wtedy jest na poziomie równym. Poziom 0. Oczywiście zakładając, że nikt nie umiera i tak dalej, a jest inaczej. No, ale przynajmniej tyle musi być. Natomiast wszystkie kraje europejskie mają 1 przecinek ileś. Polska jest bardzo słabo pod tym względem. 1,3 bodajże. We Francji mówią, że jest 1,8, natomiast muzułmanie we Francji 8,1. To znaczy, że raport demograficzny pokazuje, że Europa w 2000 którymś tam roku będzie muzułmańska. Zupełnie. Jeżeli nic się nie wydarzy, to znaczy wojna, jeżeli się nie wydarzy, która wszystko zmieni, to i wszystko będzie szło normalnie, to Europa stanie się nieuchronnie muzułmańska, tylko dlatego, że Francuzów rodzi się 1,8, a muzułmanów 8,1 we Francji. To tylko tak na przykładzie Francji, ale tak jak mówię, Polska jest jeszcze gorzej. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Bo nie chcemy się poświęcić.
bo nie chcemy się poświęcić, dlatego że dzieci w domu to bałagan w domu. To musisz dawać dzieciom na wyprawkę, na ciągle potrzeby, a jak nie masz dzieci, jeździsz na wycieczki, nikt ci nie płacze, nie musisz się poświęcać. Rozumiecie, dlaczego ginie ten świat? Bo nie chce się poświęcić. I to nie jest świętość dla Boga. To jest świętość w kontekście niechęci do poświęcenia siebie. Chcemy się poświęcić jak gulka dla naszych dzieci? Chcemy. Ale to nie jest łatwe, nie? Nie było łatwo przez te 20 lat. Dalej nie jest łatwo. Poświęcenie nie jest łatwe. Wszyscy to wiecie doskonale. Poświęcenie nie jest łatwe. Karol będzie to wiedział. Jeszcze nie wie, ale będzie to wiedział. Na razie wie tylko w teorii. Ale praktyka nie jest łatwa. Nie jest łatwa. Dlatego, że poświęcenie nie jest łatwe, bo musisz zrezygnować ze swoich chęci, ze swoich pragnień, dla kogoś, ze swojego ego. I na tym właśnie polega świętość. Tylko co jest ciekawe, że nam czasami jest łatwiej poświęcić siebie dla pracy niż dla Boga. Bo wiecie dlaczego tak jest? Bo praca daje wymierne efekty już teraz. A z Panem Bogiem tak nie jest. Może kiedyś tak myślimy. Słucham? Kurczę się, zbieramy skarb, gromadzimy skarb, ale tam nie widzimy tego skarbu. Tam nie, gdybyśmy my mogli sprawdzić konto tam, to może byśmy, ale nie można tego konta sprawdzić. No. No właśnie. Tak. Proszę kolejny slajd. Galacjan 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Czyli poświęcił się, tak? On się poświęcił za nas. Dalej, Rzymian. Kolejny slajd. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia. Dlaczego nie ma potępienia? No bo on się, bo on zdecydował, że na nim będzie potępienie. Na nim ktoś położył krzyżyk, tak? Za nas. Dalej, kolejny slajd. Rzymian 6:3. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? I tutaj wchodzi kolejna rzecz. Na czym polega świętość? Świętość właśnie polega na tym, że musieliśmy wydać siebie na śmierć. Czyli na co? Na herem. Na klątwę. Świętość jest nieuchronnie związana z tematem herem. Dlatego, że herem to jest oddać siebie na klątwę, na zagładę. Na czym polega chrześcijaństwo? Wiecie, my tego nie czujemy. Tylko dlatego, że nie żyjemy w czasach... Dziękuję bardzo. My nie żyjemy w czasach pierwszych chrześcijan, którzy wiedzieli, że dla nich chrześcijaństwo to było oddanie na herem dosłowne. Rozumiecie, tam stać się chrześcijaninem to znaczyło poświęcić swoje życie. A pomyślcie, czy to chrześcijaństwo nasze się czymś różni? Warunki się różnią, tak? Zewnętrzne. Ale czy chrześcijaństwo w istocie się różni? Jest takie samo. Czyli kiedy stałeś się chrześcijaninem, co zrobiłeś? Poświęciłeś się na zagładę. Powiedziałeś, Panie, ja umieram dla siebie, tak? My tak byśmy powiedzieli. Tylko dla nas w praktyce to niewiele oznacza. Bo chrześcijanin pierwszy, jak poświęcił siebie Jezusowi, to on wiedział, że poświęcił swoje życie. Wiecie, niektórzy nie lubią. Dzisiaj, tak, dokładnie. Dzisiaj w niektórych miejscach też tak jest. My tego nie czujemy tutaj. My nie czujemy, że chrześcijaństwo to jest właśnie to, co mówi tutaj Paweł do Rzymian, że w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni. W śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni. My tego nie czujemy w ogóle. Że zostaliśmy, że zanurzając się w Jezusie, my chcemy się zanurzyć w Jego zmartwychwstaniu, w Jego życiu, nowym świecie, w Królestwie. Ale tak, ale to jest przede wszystkim też zanurzenie w Jego śmierci. Oddanie siebie na śmierć. Oddanie siebie na śmierć. Naprawdę my dzisiaj nie czujemy tak bardzo tego. Niektórzy ludzie nie lubią tego autora, ale ja tego autora lubię. Nazywa się Rick Joyner. Rick Joyner
w swojej wizji, to niektórzy nie lubią go między innymi za to, że on tam rozmawiał z Pawłem, bo oni się nie podoba się komuś, że on jak mógł z Pawłem rozmawiać, z Pawłem, który był na tronie. I kiedy zapytał Pawła, Paweł mu powiedział takie, nie mogę ci powiedzieć nic, o czym mówią moje pisma. Ale powiedział coś, co mnie bardzo zaciekawiło. Powiedział taką rzecz, że dzisiejszy Kościół, ten nasz współczesny Kościół, nie zna tego, co znał jego Kościół, jego czasów, mianowicie poświęcenia. Dla nas dzisiaj być chrześcijaninem to nie znaczy poświęcenie. Albo my mało czujemy temat poświęcenia. Dla nas to tak, wiecie, dla nas to jest takie fajne przychodzenie do kościoła. Rozumiecie? Takie fajne. No poświęcimy trochę czasu, żeby jak trzeba odmalować, to no, trochę się poświęcimy. Tak? Ale Kościół dzisiejszych czasów nie zna poświęcenia. I ja powiem wam coś. My musimy zrozumieć poświęcenie samych siebie, poświęcenie swoich biznesów, swojego czasu, nawet poświęcenie, zdecydowanie się na to, że na śmierć. Kto wie, wiecie, coś. Decyzja, taka nasza decyzja, Panie, nie wiem, z czego chcesz, dlatego że jeżeli my nie zdecydujemy się na to, to nie zrozumiemy, nie wejdziemy w świętość, nie będziemy rozumieli świętości. Wiecie, może nie chcę tragizować tutaj, ale chciałbym powiedzieć tak. Z całą pewnością nie doświadczymy świętości w swoim życiu, jeżeli nie poświęcimy Panu czasu. Jeżeli więcej czasu będziemy poświęcali naszym przyjemnostkom, niż będziemy poświęcali Jemu samemu, to nie ujrzymy świętości. Świętość jest ściśle związana z poświęceniem siebie. I list do Kolosan, kolejny slajd, mówi tak, Paweł, umarliście bowiem, umarliście, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. To jest cudowny fragment. List do Kolosan 3:3, umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte. My wiemy, że nasze życie jest ukryte w Bogu, tak? Ale nie do końca rozumiemy, co znaczy, że umarliśmy. Pomyślcie, co to znaczy, że umarliśmy? Czy ktoś z nas dzisiaj w praktyce, wiecie, w takim codziennym chrześcijańskim, w naszej chrześcijańskiej codzienności, czy my to rozumiemy, że umarliśmy? Tylko w ogóle nie czujemy, ale my tego nie czujemy. To jest prawda, nie ma nas, ale my tego nie czujemy, bo my jesteśmy i mamy się dobrze. Nie widzimy różnicy pomiędzy życiem dotychczas, tylko tyle, że zmieniliśmy Kościół. Tak? Miejsce, do którego przychodzimy w niedzielę. Tak. No tak. No dobrze. Tak, to prawda. To jest prawda. Różnice, tak jak mówicie, najbardziej ci ludzie z zewnątrz widzą różnice. Jednak chcę podkreślić to dlatego, żebyśmy złapali świętość. Świętość. Czym jest świętość? Świętość to poświęcenie. Tak, śmierć dla własnych pragnień, dla własnych planów, ambicji. Wiecie, ja rozumiem, że można tu różne rzeczy wymieniać, ale chcę wam powiedzieć, w praktyce to jest najbardziej, myślę, że najbardziej odczuwalne. Bo różne rzeczy możesz poświęcić. Możesz poświęcić pieniądze. Wiecie, jak myślisz sobie tak, ciężko pracowałem i dajesz pieniądze, dużo pieniędzy, to wiesz, że poświęcasz siebie. To jest prawda. Możesz poświęcić wiele rzeczy, ale ja uważam, że najcenniejszą rzeczą, bogactwem, najcenniejszym dzisiaj na tej ziemi jest czas. Uważam, że nie ma nic cenniejszego. Ja modląc się o rzeczy, których pragnę, to najbardziej o co proszę, to czas. Nie o 25 godzinę, tylko o to, żebym miał więcej czasu dla Niego. Ja o to proszę. To jest największa moja modlitwa. To jest związana z czasem, bo uważam, że czas to jest najcenniejsza. I teraz każdy z nas jest w stanie zweryfikować, na ile jesteśmy poświęceni. Nie? I ostatni slajd.
2 Koryntian 4, 10-12. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Wiecie, Paweł apostoł doświadczał śmierci Jezusa na swoim ciele. Był biczowany, był w nieustannej podróży na wodzie, rozbite statki, od zbójców, tak on to wymienia, od zbójców cierpiał, nawet wymienia niedosypianie ciągłe, niejedzenie, mówi ciągłe walki od wewnątrz i od zewnątrz. On mówi, miał stygmaty, rany Chrystusa miał na swoim ciele. Biczowany byłem tyle razy, ukamienowany raz, naprawdę cierpiał. I on mówi tak, życie, śmierć Jezusa jest, ujawnia się na mnie, dlatego życie Chrystusa jest w was. To jest temat krzyża, ja nie chcę tutaj wchodzić w ten temat, bo jest głęboki, bardzo głęboki, ale dopiero poświęcenie Pawła, poświęcenie swojego życia, właśnie to, które tam wymienia, to było poświęcenie. On się poświęcił ze względu na Chrystusa, ze względu na Ewangelię, poświęcił. I to sprawiało, że życie działało w innych. My chcemy, żeby życie działało w Bolesławcu, tak? My chcemy, żeby życie Chrystusa działało w tym mieście. Ale żeby życie Chrystusa działało, to trzeba się poświęcić. Niesamowite to jest. Ja cały czas, jak mówię ten temat, to mam w głowie pewną reklamę. Była kiedyś pewna reklama. Ktoś się musi poświęcić. To była reklama Biedronki. Nie powinienem tak w ogóle kończyć tego słowa, ale to była taka reklama, w której była mowa, to było, żebyśmy kupili w Biedronce naświęconkę. Rzecz naświęconkę. No ktoś się musi poświęcić. No tak, rozumiecie, ktoś się musi poświęcić. Tak naprawdę ta reklama w rzeczywistości wyrażała bardzo dobrze ideę świętości. Ktoś się musi poświęcić. Nie? Jak dziecko ci w nocy płacze i ty z mężem patrzycie na siebie, jeszcze nie śpicie i myślisz sobie tak, ktoś się musi poświęcić. No ktoś musi wstać. Kto wstanie? Kto się poświęci? Rozumiecie, temat świętości jest nierozerwalnie związany z poświęceniem, czyli z umieraniem dla siebie. Bo na czym to polega, poświęcenie siebie? To właśnie umierasz. Myślisz sobie, nie, ja przecież cały dzień pracowałem. Ona siedziała w domu. Nie, ja... Ale widzisz, że ona nie wstaje i myślisz sobie, ktoś się musi poświęcić. Słabszy wstaje. Ten, kto decyduje się poświęcić, wstaje. Nie? Dlatego myślę, że ważne jest, żeby rozumieć świętość właśnie, że świętość to jest poświęcenie siebie, czyli umieranie dla siebie.